Witam, kolejny odcinek. Chciałem powiedzieć The Long Dark. Wiedźmin 3 widoły. Możecie zostawić lajka, ale serio z The Long Dark też jest. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, słuchajcie, naszą misję, która nazywa się Wielka Ucieczka. W czasach, gdy Geralt był. A nie. A tak, dobrze. Ale to nie to czytałem. W misji zbierania dawnej loży czarodziejek, Yennefer przypadło w udziale sprowadzenie do Nowigradu Margarity Laux Antiel. Okazało się, że od dawna przyjaciółka Yennefer została pojmana przez łowców czarownic i jest przetrzymywana w Deyrach, najlepiej strzeżonym więzieniu po stronie Jarugi. Geralt i Yennefer stanęli przed niełatwym zadaniem. Musieli się dostać do twierdzy i uwolnić Margaritę, ale Yen miała plan. Dotarła do jednego człowieka, któremu udało się zbiec. Od tego uzyskali informacje, jak przechytrzyć strażników. Nie zastanawiając się długo, Geralt i Yennefer ruszyli na pomoc. Ale mogę jeszcze opcjonalnie zapytać Zoltana, poprosić o pomoc. Nie wiem, jakim cudem w ucieczce ma mi pomóc Zoltan, ale Zoltan? zaraz się pewnie Aha. dowiemy. Margaritę trzymają w Deyred. Mamy plan, jak ją stamtąd wydostać, ale potrzebujemy twojej pomocy. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Mahakamskiego, ile zdołasz i jedź do A. Oksenfurki. Na sygnał Yennefer podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażników. Ciężka sprawa. Wiesz, odkąd w mieście nie ma czarodziejów, Ala. łowcy uwzięli się na nieludzi. Krasnolud pałętający się pod bramami więzienia tylko zwrócił uwagę. Rację, nie pomyślałem. W takim razie idę prosto do Yen. Miała znaleźć wejście do ruin pod miastem. Ale plan był dobry. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Dobra, musimy się spotkać z Yennefer. 1000 metrów, to ja. Chciałbym. A możemy tutaj porozmawiać? Nie możemy, nie mamy takiej opcji. Sadek, niestety. Gra mnie trochę oszukuje. Co, widzowie? To co? Chyba bezpośrednio udajemy się do Yennefer i spotkamy się w Oxenfurcie. Ogólnie, o, a tu co to jest? Do przeszukania coś tu jest, spoko. A, że nie ludzie to są paleni? O kurczę. Chciałem powiedzieć, że mam jeszcze zbroję do wykonania, ale szczerze mówiąc, chyba nie chce mi się tego robić. Plus mam 700 golda, więc co najwyżej ja sobie mogę, nie wiem, buty zrobić. Trzewiki. Także musimy nazbierać trochę pieniędzy, żeby nas było stać. A i widzowie, jak coś, to moje pierwsze słowa, także potrzebuję 2-3 minut, żebym się tutaj ogarnął z energią. Już piję kawę, będzie na pewno dobrze. Dobra, pakujemy dupę i do środka Oxenfurtu. Co ci znalazłeś i czego mnie tu mordy mieć? No i co? I pogadajmy o tym planie. Jaki mamy? I czy mamy w Znalazłeś ogóle jakiś... wejście? Kilka. Najbliższe jest przez Mamy. studnię niedaleko A, stąd. mieliśmy znaleźć... Załatwiłeś Tak. pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy? Do dzieła. Ty, to ciekawe, co jakby mnie wywiózł z czarodziejów, to teraz by mi na przykład Zoltan pomógł, bo by się nie uparli na tych. Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście? Nie wiedzą. Skąd ta pewność? By się nie uparli na nieludzi. Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Jen, no biegnij, Jakbyś błagam miała cię. rację. Proszę, wiedźmy. Proszę. Yennefer. Nie, speedem. Jocie, krunca. To już wiecie, do czego wybrałem właśnie Triss Merigold. Triss Merigold zawsze biegła razem ze mną, ramię w ramię. To tutaj? Pakujemy się do środka. To tutaj. Tutaj? Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć głaz. Trzymaj. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Ritę. To pozwoli mi cię zlokalizować. No dobra. No to widzimy się w środku. Powodzenia. Myślałem, że Bez idziesz ułożenia ze ubrania się mną. nie obejdzie. Nie no, Yennefer by ze mną szła do kanału. To niezłe. Niezła heca by była. Ty, skoro to elfickie ruiny, to na pewno mają elfickie super rzeczy, które mogę później sprzedać za całkiem potężne pieniądze. To mi się podoba, zbieramy wszystko, bo to trzeba posprzedawać. Niestety jestem takim biedakiem, widzowie. Chciałbym porobić pancerza, ale normalnie mi nie stać, nie?
Trzeba jak najszybciej pokraść wszystko, co można. Nie omijać żadnej skrzyneczki, żadnej tutaj szkatułeczki, jaką spotkamy po drodze. Zamierzam nawet najmniejszą szkatułeczkę podnosić. I każdy gol z niej, no bo niestety jest ciężko, naprawdę. Te tworzenie pancerzy wiedźmińskich przecież kosztuje jakieś pojebane siano, nie? To naprawdę mega dużo kosztuje. Pewnie jakiś poszukiwacz elfich skarbów. Tu coś jest w ogóle, jakiś otwór pewnie. O, nawet kilka chyba. Dobra. Też jestem poszukiwaczem elfich skarbów, pozdrawiam. Śmigło. Ale nam się adrenalinka mega szybko ładuje, nie? Więc ona, nie no, wow. Postman, no nie wiem co mam powiedzieć oprócz wow. Mega szybko nam się ładuje. To co zużywamy na śmigło, to już mi się załadowuje nowa, spoko. Jest to efekt tego, że mam nasrane tych ulepszeń na tą adrenalinę i nabicie, strasznie dużo. Dobra, tutaj coś znajdziemy? Posąg, na szczęście nie trzeba go tutaj przesuwać, żeby coś otworzyć, bardzo mi się to podoba. Strasznie nie lubię zagadek. To jest jakieś wejście. Czy to jest wejście do tam, gdzie mamy iść? Mi się wydaje, że tak, dlatego nie chciałbym tędy iść na razie. Chciałbym się jeszcze trochę cofnąć i zwiedzić ruinki, żeby tutaj każdego golda zachować w kiermanie. Skoczmy tutaj, może tu coś będzie. Nie ma. A tu coś tego, jakiś dźwięk się robi. Pod nami. Dobra, to może tędy spróbujmy. Tak jak gra nam każe, nie? O, baba cmentarna. A ja nie mam jedzonka, zjedz jedzonko. Żeby tutaj HP się regenerowało. No i śmigło dla widza. Pojebana jest ta umiejętność. Wiecie, wcześniej to było tak, że jak robiłem śmigło, to starczyło mi tylko na chwilę. A teraz jest kurde tak, że jak robię śmigło, to jeszcze mi to odnawia tego. Odnawia adrenalinę. Zamknięta na cztery spusty. Gdzieś to musi być jakaś dźwignia. Znajdź brakujący element mechanizmu. A i teraz muszę się cofać. Czemu ja zawsze pójdę w takie dziwną drogą, że nigdy nie potrafię iść tak jak gra mi każe, tylko zawsze muszę iść w te od nogi. Może to się nada. Później łażę z prawa, z lewa i się gubię 7 razy. Nie marnuje czas, wita. Potężny 30 sekund zostało zmarnowane na przejście stąd. Do tamtego miejsca. To powinno wystarczyć. Ale akurat jak się tego timingowo zgrało, że myślałem, że to cutscenka się jakaś odpala. Mega timingowo się zgrało, że tego, że jak się otwierały, to akurat się ekran zmienił na normalny. Dobra, tu jest jakiś truposz, chciałbym z niego pozyskać przedmioty. Laleczka do praktyk magicznych, gówno. A tutaj? Bursztynowy pył, może być. Te bursztyn, te w ogóle te pyły są mega one dużo warte. Tylko one są też mi potrzebne do wytwarzania różnych rzeczy, więc szczerze mówiąc wstrzymuję się z sprzedażą ich aktualnie. Bo jak wykonuję wiedźmińskie pancerze, to one są. Wygląda na solidną. To są często mi potrzebne. A później to kupować to już jest w ogóle masakra, bo już tyle siana by poszło. O kurde! Siemano. Ale skład cały. Ale walka nudna. Czekaj, bo zaraz zginę, kwer. Kurwa, mocny ten trupojad. Dobra, wybuchaj, bo muszę powodnosić z ciebie przedmioty i że jestem biedakiem. Dobra. Tam coś było? Nie patrzyłem. Tu ktoś... O, był ktoś chyba. Nie możemy z niego tutaj podnieść jakichś rzeczy. Może tędy? O nie. Znaczy domyśliłem się, że nie, ale... Pomyślałem, że może... Może jakiś goldzik tu znajdziemy. A, bo tu są ludzie jakby tego. To są martwi tutaj ludzie, bo tu ich wyrzucają. Po prostu zwłoki. No pojebanie, tu musi śmierdzić tak swoją drogą. I ocie kręca. W ogóle to przerażające takim. Potrzebuję klucza.
O, to ciekawe akurat. Znajdź czarodziejkę ma... No dobra, ale tam nie mogę iść, bo tu klucz. Tu nie mogę iść. Chyba, że to może jakoś wysadzę albo coś. Gerwart, jakaś podpowiedź dla widza? Bo ja dzisiaj dopiero wstałem i jestem bez mózgi. Ty, podpowiedź dla widza walni. Gunwart. Chyba, że nie tędy oficjalnie w sumie. Nie, no musi być tędy. No przecież kurwa dużo wyjść to nie ma. Czekajcie, może nie wiem, może gdzieś tu klucz leży, tylko to przegapiłem. Tak mi się wydaje, że... Nie no, bez sensu. Jak skoro miałby tu ktoś mieć klucz przecież. Tu jest kawałek kraty. Pewnie mogę ją jakby zbadać, tylko... Tylko przez to, że tu są te kamienie, to nie mogę, kurwa. Ja nie mogę już ich przesunąć, niestety. Tak mi się wydaje, że ten kawałek kraty mogę tutaj zbadać. Chociaż może to być kawałek kraty stąd. Ta, na minimapie się tylko tutaj poświetla na czerwono. Coś do przeszukania. No nie wiem, chodźmy jeszcze. Rozejrzyjmy się dokładnie. No, a nie mogę tego po prostu... O, nie mogę. A, widzowie, znalazłem rozwiązanie. Tutaj trzeba się wspiąć, a ja nie widziałem. Ale ogólnie to lepiej widać, jeżeli idziemy bez kota. Jak mamy kota, to tego nie widać, a jeżeli nie mielibyśmy kota, to... Kurwa, nie te przyciski, miałem się wyciszyć, a nie zatrzymać nagrywanie, dobra. Tak. O kurde. Także tak to wygląda, witam serdecznie. Nie miecz srebrny, tylko stalowy. Miło dla widza. Dobra. No i gdybyśmy nie mieli tutaj kota, to byśmy dużo lepiej widzieli te światło, które by się odbijało tam. No widzicie, nawet ten ziomuś tu żyga, czyli... No obrzydliwe. Trzeba przyznać. Czy obrzydliwy i straszny jednocześnie. Klucz do kanału. Widzę, ja mam się teraz cofać, czy mam iść do przodu? Wydaje mi się, że do przodu. Siema. Wyciągnę miecz tak już w razie w... Skrzynki. Oj, to mi się podoba. Każdy tutaj. Każda skrzyneczka się przyda. Szkoda, że tych nie mogę tam okraść. A może jakby tak? Nie, chyba nie da rady. Witam. Śmigło. O kurde. Chcesz mieć żywego i... Po czym bijesz mi się kierą, ty. Coś mi się tu nie zgadza w tej ideologii. Margarita. Kto? Moja kuzynka ma na imię Margarita. Geralt? Mam już o mamy. Wyciągnę cię stąd. To na nic. I z tego co pamiętam... Z klucza nie puści. I ma... A zresztą. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Nic nie mówię jedno. Ma pokój na piętrze. Zaraz wracam. Może lepiej. Dobra. Chodź ty jeszcze łowca czarownic. Zdobądź klucz. Zaraz znajdę. Chciałbym tu... A tutaj ludzie żyją? A tam coś jest w ogóle. Tylko potrzebuję klucza, którego aktualnie nie mam. Kurde, żył mam katar od tego, że psikłem. Dobra. Tutaj zbieramy jakieś rzeczy. Tutaj będzie coś. To jest tylko cela zwykła. Tu coś będzie. Celi takie rzeczy? Zresztą pewnie sobie magazyn urządzili z tej celi. Dwie merytowe kajdany, świecznik. No właśnie, ona nie miała kajdan na sobie, to czemu nie jest w stanie używać magii? Kurde, katar, nienawidzę kataru. Kiedyś jak byłem młody, to miałem cały czas katar, cały czas. Chodziłem tylko z kroplami do nosa i co pół godziny aplikowałem na przykład w szkole. Taki nerd. W okularach.
O kurde, o! Dobra, nie chciałem was triggerować, panowie, sorry. O kurwa, jeszcze alarm włączyli. Oj, no to... dobra. Śmigło dla widza. Jedyne rozwiązanie, jakie aktualnie mam. Dobra, skończyła mi się staminka, ale jest dobrze. Łucznicy na dachu. Dojeżdżamy najpierw łuczników. Oni bez broni nieomalże. Dobra, jeszcze jakiś łucznik? Nie widzę. Redania, Temeria. Właściwie za kim my jesteśmy w sumie? Tak generalnie chyba trochę za Temerią. Czy za Temerią? Za Wolną Północą. Chociaż z drugiej strony, tak jak mówię, jakby Nowigrad to przejął, to może już by się wojna zakończyła. A tu jeszcze ktoś jest. O kurwa, dwóch nawet. I śmigło dla widza. Dzięki panowie. Szkoda, że nie będę mógł z was popodnosić rzeczy, bo mam full ekwipunek. Trochę nad tym ubolewam, ale trudno. Najważniejsze to jest podnosić drogie rzeczy, bo ja za te miecze, co oni tam mają, to... W sumie nie wiem, ile dostaję, ale jakieś turbo grosze, prawda? Nawet, o, na przykład za to 168, ale no z 30 golda w sumie. No stanę. Nie aż tak mało. Czy mało, ale jakby mogło być mniej. Dwimerytowe kajdany są super, bo z nich będę mógł pozyskać dwimeryt. A dwimeryt jest super turbo drogi i potrzebny do wykonania tych moich mieczy. Tak generalnie. Sztaby dwimerytu. No i niestety ostatnio nie było mnie właśnie stać na sztaby dwimerytu, więc spoko. Sobie popodnosimy te dwimerytowe kajdany, to będzie gituwa. Będę mógł sobie porobić u Apehara Atoriego. No, tutaj jest chyba wyjście. Otwórz cela, już mam tego, tak? Już mam klucz. Dobra, a tu coś jeszcze jest, poczekaj. Piknik, znaczy kolacja. Bardziej niż piknik, nie wiem, że mi słowo piknik wpadło do głowy. Piknik w domu. Piknik przy stole. Czemu mój Gerwal tak nie biega za bardzo? Bez pomieszczenia? Nie wiem, jak to działa. Bo czasem mi się kliknie przypadkiem chyba albo tab, nie tab, tylko albo control, albo alt i on nagle tak zaczyna chodzić. Zaraz biegać. Pokaż? No tak, no i nie wiem, o. Czyli control. Odblokowuje sobie. Dobra, tu jeszcze coś jest do podniesienia. A, zbugowało się. No, dosadek. No nie ma tych hajdan. Ale może jakby cała klatka jest dwimerytowa. Co robisz? Zaraz będzie tu Jen. Chujowo strzeżone to więzienie, jeżeli to jest najlepsze więzienie. Nie pomogę, jeśli dożyję. Muszę ją stąd zabrać, natychmiast. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie już. Ale za to lubię krew moich wrogów na moim kurwa mieczu, więc wychodzimy górą. Mam nadzieję, że jest tam więcej wrogów, bo to oznacza więcej rzeczy do podniesienia z lutu. O, już nie ma? No more wrogowie? Tam byliśmy, tam nic nie było, może tutaj jeszcze jakaś skrzynka. Nie ma. Potrzebujemy siana. Spotkaj się z Yennefer i Lorzem w karczmie jask... Czarodzieje powstali. Tak? Podnieśli bunt w Dejret.
O kurde. Tylko tu przyjdą. Smakują mojego mieczka. Bunt czarodziejów został wykonany. No ciekawe. No dobra. Bo my nie do Oxenfurtu idziemy, tylko do Jaskra, czyli do Nowigradu. No dobra, to czeka nas spory kawałek podróży, chociaż niekoniecznie, bo mamy szybką podróż. Bez tego to by było, o kurde, realistycznie, ale wkurzające to by było. Zresztą istnieje moc, że w każdej chwili mogę się tepnąć do znaka szybkiej podróży, jeżeli mam na to ochotę. Fajny jest generalnie, ale tak nie chciałem go wgrywać. No tak bardziej chciałem zachować mechaniki z oryginału i tak super wszystkiego nie zmieniać. Co najwyżej jakieś tam kilka rzeczy, jak nie wiem, oddalona minimapa. Taki mod wgrywaliśmy, ale nie zadziałał. No i Gwent Redux, bo Gwent zwykły jest dość ubogi. A faktycznie na tym Reduxie to się świetnie gra. Gra i grało cały czas. Jeszcze mamy tyle już graliśmy, a jeszcze mamy tyle do poznania i do pozbierania kart. Wierzcie mi, jest całe tu są. Do odblokowania. No dobra, chyba pakujemy się bezpośrednio do środka. Kurde, a ja bym zaszedł jeszcze do karczmarza. Tak, witam. Pokaż, co macie dobrego. Chciałbym coś od niego nie zakup... On ma tyle siana? O kurde, ziomuś, to ja bym ci posprzedawał jedzenie, nie? Bo jestem takim biedakiem, że masz wszystko do jedzenia, co mi daje 50 regena, nie? Bierz, stary, wszystko. I dawaj... O, to dawało 80 akurat. I dawaj mi, chłopie, tego. Siano. Cały ten tysiąc bym poprosił. Nie no, że aż tak biedny, że jedzenie będę sprzedawał. To nie sądziłem, że kiedykolwiek będę w tej gierce. No ale co, ciężkie czasy wymagałem ciężkich i radykalnych decyzji. A to jest ten eliksir, który zbieraliśmy z tego. Z dzikiego gonu. On po prostu daje 50 regena. Zastanawiałem, po co te eliksiry. Oprawiona ryba. Kozie mleko. Udziec zostawiamy, kanapka z kurczakiem zostawiamy, dobra. Dobra, gituwa. Suszony owoc, maliny jeszcze możemy mu sprzedać. Dobra, do cna wyciszony, pozdrawiam. Bywaj. Dobra, tysiaczek w Germanie. Jest dobrze, że mogę wykonywać te miecze, bo wykonuję poza odcinkiem. I na następny odcinek będzie cały wiedźmiński set. A może i nawet kilka setów. Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. Przecież cię nie ugryzą. No to pogadaj z nimi. Przecież cię nie ugryzą. Jeśli tak, to im oddam. No więc w czym rzecz? Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Pójdę z tobą, dasz sobie radę sama? No pójdę z tobą. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy to nie jedna. Chodź, miejmy to za sobą. Dwie i pół, bo jeszcze jestem ja. Chciałyście ze mną rozmawiać? Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje albo wychodzimy oboje. Niech zostanie, Phil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. Dobrze. O ile nie będzie się wtrącał. Jest mnie wkurwias. Nie będę, dopóki Ciri nie zadecyduje inaczej. Zapewne pamiętasz, że Loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas, ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Teraz zamierzamy odbudować Lożę i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem, a my źle oceniłyśmy sytuację. Teraz proponujemy ci partnerstwo. W Loży zawsze ktoś rządzi, Loża jest wyjęta spod prawa, znów będziesz uciekać? A ona patrzy na mnie! Nie wiem, kurwa. Loża czarodziejek została wyjęta spod prawa niemal na całym kontynencie. Przyłączenie się do niej oznacza prześladowanie i ciągłe ukrywanie się.
Królowie umierają, królestwa upadają, a magia trwa. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy. I dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Gdy tylko nauczymy cię kontrolować moc... Od tego mam Avalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? Tak, ale lepszy. Nie, ale lepszy niż... Kurwa, lepszy on niż wy. Tak, Avalachowi można ufać. Nie ufam nikomu, ale Ciri decyduje. Nie ufam nikomu, ale to Ciri decyduje. Nie ufam ani jemu, ani wam. Ale to nie ja się tu liczę. To Ciri decyduje. Wiedzący zawsze mają ukryte cele. Nigdy nie robią niczego bez interesu. Tak jak wy w sumie. Jesteś narzędziem w jego rękach. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę. Ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Ciekawe, czym ona może zostać tym... W przeciwieństwie do Avalacha magikiem. Możemy to obiecać. Magiczką. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś. Maginią? Porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Ach, to się kurwa odmienia. Wszystko, to... Musimy ruszać na Skellige i znaleźć słoneczny kamień. Avalach, czarodziejką. No dobra. I co? Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. Ale jest kurwa widzowie gorąco, nie? Naprawdę, poszedłbym się wykąpać, ale to się nie opłaca iść kąpać, chłopie. Nic jeżeli nie nigdzie nie wychodzisz. Starsza, niż nam się wydaje. Siedzisz na dupie i siedzisz. Lepiej zajrzyj do Avalacha, podobno chciał cię widzieć. Ostatnio się wykąpałem i 3 godziny później jebałem jak jakiś kurwa Knurius. Spocony jak świniak. Więc no, nie polecam się kąpać jak jest gorąco, bo to nie ma sensu. Ogólnie w ogóle człowiek tak generalnie, jeżeli się nie kąpie, to sobie odporność. Że buduje taką na zarazki i tak dalej, swoją własną. Z tego co tam kiedyś czytałem. Ja nie mówię, że to jest jakby dobre, bo to higiena jest bardzo istotna w naszym życiu, żebyśmy mieli jasność. I mówi to gość, który tutaj kąpie się często 2 razy dziennie, także to nie jest tak, że ja sobie gadam. Kąpać się, nie kąpać i wiecie, i kąpię się raz na 2 tygodnie, nie? Tylko faktycznie ja się kąpię często, tylko tak mi naszło to do głowy, że kiedyś przeczytałem to, że akurat jeżeli nie kąpiemy się przez jakiś czas, to nam się buduje odporność, ale to naprawdę długo się trzeba nie kąpać. Tam miesiąc czy coś takiego. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. A wtedy naturalnie zbudujemy jakby odporność na zarazki. Właśnie nie wiem, muszę to wyjaśnić. A i co ciekawe, dziobak daje mleko przez skórę. Jeszcze się dobrze nie przywitałeś. Takie ciekawostka. A propos skóry i odporności. Dobrze usłyszałem? Namówiłaś cesarza, żeby darował im winy? Jeśli tylko pomogą nam obronić Ciri. Trochę mi się nie chce wierzyć, że przystał na taki układ. Jak nie chcesz, to nie wiesz. To twój problem. O co chodziło z Fringillą? Triss mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że siedzi skutat wimerytem w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. Rozumiem, że cesarz zapomniał ci o tym wspomnieć. Nie podoba mi się to. Nie tak się umawialiśmy. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Chodź, wszyscy już na nas czekają. Powodzenia w takim razie. Ty, coś mi się dysk psuje, bo... Ktoś się ma... Dobra, z nim spadłem. Jakieś się mega długo ładuje. Oho, nie prysz się tak. Mnie nie przestraszysz. Dobra, co on tu zrobić? Spotka się z Avalachem na statku, a mam z nim porozmawiać po prostu. Triss! Tak, Geralt? A nie wiem. Jak się czujesz, że już gadaliśmy? Bywaj. Nie ma nowych opcji dialogowych. No to Avalach, poczekaj, może najpierw zobaczyć, czy jeszcze nie ma tu czegoś do okradnięcia. Pewnie, że jest. Ty, ale to jak my... Ogólnie teraz mamy gdzieś płynąć. To nie będę mógł zrobić pancerzy, wiecie? To ja bym się chyba na szybko jeszcze udał do tego. Póki jesteśmy w ogóle w tym mieście, do Hattoriego. On tu jest gdzieś niedaleko stąd. Coś tak kojarzę. I byśmy sobie pancerze wykonali. Ja wam oczywiście to zeskipuję. Widzimy się zaraz powrotem na statku.
Dobra, no generalnie by było super mieć te wiedźmińskie sety, ale niestety z tych dwimerytowych kajdan nie da się zrobić dwimerytu, pozyskać dwimerytu, a kupienie takiej sztabki dwimerytu to jest koszt rzędu kosmicznego tak zwanego, także i tak bym tego nie zrobił. Musimy po prostu nazbierać dwimerytu albo nazbierać masy siana. Wszyscy już są, czekajcie. Także na razie musimy sobie odpuścić. Wypływamy? Pewnie, że tak. Każ podnosić kotwicę. A gdzie my płyniemy? Właściwie? Na Skellige. A, wydajemy bitwę. Przecież to końcówka jest, no tak. A to chyba będzie trzeba omówić to z mieszkańcami Skellige, tak mi się wydaje. Że dobrze by było, jakby cokolwiek wiedzieli. A swoją drogą, widzowie, chciałem się pochwalić, ważysz 76 kilo. Strasznie mało, kurwa, mam wrażenie. Ale nieważne, ważne, że już mi widać sześciopak i jestem koksem. Niesamowite to jest. Pewnie dla większości ludzi to normalne, ale... Chociaż nie, dla większości ludzi to akurat nie normalne, bo większość ludzi w naszym kraju ma nadwagę. W sumie to nie tak... Ale nie jest to jakieś niezwykłe, aczkolwiek. Na kogoś, kto ważył 104 kilo, jest... Pasjonujące, że tak powiem. A fajnie mi się skóra nawet rozłożyła po ciele. To jest ciekawe, że mimo schudnięcia 27 kg, ta skóra na moim ciele nie, w ogóle nie obwisa. Tylko naprawdę tak delikatnie gdzieś tam jeszcze, na przykład piersi mam takie, takie delikatne, czy przyjebane. Nie fajnie się układają. A, z Emhyrem idziemy gadać. A tak, tak ponadto to. Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Tak ponadto to wszystko się elegancko rozłożyło. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gonem. I właśnie znaleźliśmy Fringille. A pamiętam, będziemy do niego podpływać, bo on nas będzie atakował. O, spoilera walłem. Ale nie wiemy jeszcze jak, i gdzie, i po co. No nie, taki może duży spoiler. Mechanikę giereczki po prostu powiedziałem, najbliższą, pośpieszmy, którą będziemy się z tym kamieniem wykonywać. Bo widzę, że będziemy mieć co robić na Skellige. Musimy też ściągnąć tu Fringille Vigo. Możecie mnie teleportować na okres cesarza? Możecie mnie teleportować na okręt Emhyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. O! Sam się dostanę na okręt cesarza. Miałem dwójeczkę wybrać, ale... Wpław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą cię jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą, będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty Enel. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dillian z białych okrętów? Opowiedz koniecznie, uwielbiam elfie legendy. Gelban był wiedzącym z ludu Olch, który zakochał się w elfce Enseed. Dillian jednak odrzuciła jego miłość. Geralt chyba żartował. Za późno. Nie zaszkodzi, jeśli się tego dowiecie. W dniu, gdy białe okręty miały wypłynąć, Gelban podarował jej kamień słoneczny. Wierzył, że gdy minie trochę czasu, serce Dillian zmięknie. Prosił ją, aby użyła kamienia, gdy za nim zatęskni, a on przybędzie, choćby oddzielały ich całe światy. Brzmi dobrze. Wygląda na to, że nam ten kamień przyda się o wiele bardziej niż tej elfce. Bardziej mnie interesuje, czy będziemy w stanie użyć kamienia słonecznego. Wy? Nie. Ja? Owszem. Przy niewielkiej pomocy czarodziejek.
z których część dalej żyga pod pokładem, a jedna jest nieuchwytna. Skąd wiadomo, że kamień jest na Skellige? Z legend elfi. Wszystko na tym Skellige jest. Maska na Skellige. Białe okręty. Kamień na Skellige. Czyli na którejś z dziesiątych tutejszych wysp. No to świetnie. Pomówię z Myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary Kracha. Ruszam. Powodzenia. Dobra, zapytaj Kracha o to, gdzie przebywa Myszowór. List od Yennefer, chciałbym to przeczytać. Pozwolę sobie przypomnieć, że nasza umowa dotyczyła wszystkich czarodziejów, które zechciałyby wziąć udział w naszym ryzykownym przedsięwzięciu, na którego powodzeniu tak nam zależy. Trudno mi uwierzyć, że w obecnej sytuacji, kiedy udało nam się zgromadzić tyle czarodziejek z loży, odmówisz nam towarzystwa Fringilli Vigo. Rozumiem, że względy natury osobistej sprawiają, że z niechęcią rozstajesz się ze swoją poddaną, jednak zapewniam, że i w tej materii nasze interesy są zbieżne. Zapewniam, że dotrzymam warunków umowy, pomimo że będzie to wymagać ode mnie odrobinę poświęcenia i postawi mnie w niekorzystnej sytuacji. Uprzejmie proszę, abyś uwolnił Fringille. Przygotowanie do bitwy, czyli mam tutaj dwie misje, tak? Okej. Okay. Może. Dobra. Mam kilka misji, właściwie nie tylko dwie. Mam Fringilla Vigo. Pod osłoną nocy musimy przedostać się na okręt. Mamy słoneczny kamień. Mam przygotowania do bitwy, a to jest jednocześnie te dwie misje naraz. Czyli wykonajmy najpierw chyba Fringille Vigo. A, bo ja myślałem. Że my jesteśmy jakby od razu przy tym statku. Tego Emhyra. Czy my od razu tutaj sobie do stateczku i Gituwa jest? To może nie, to może wykonajmy słoneczny kamień. Bo jest bliżej. Wystarczy porozmawiać tutaj z Myszoworem. W ogóle kto dał tą nazwę, Myszowór, ty? Sława, którą zdobędziesz, prawda? Wilku, widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. Widziałem. Gdzie Myszowór? U Lugosa. Ankreit na tronie ciągle go kole jak drzazga w życi. I teraz jak czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym pustym łbem. Dołączę do Myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz. Albo nie. Druid wie, co gadać. Bywaj. Porozmawiam z Myszoworem, a... Czyli to jednak obie misje będą dość daleko. No ale i tak chyba na początku porozmawiamy może z Myszoworem. Wydaje się to mniej skillową misją, czyli po prostu idziemy, gadamy i powinno być wszystko git, a jeżeli chodzi o Emhyra i skradanie się pod jego statek, no wydaje się to niełatwym zadaniem. Dobra, gdzie on się znajduje? No tak, w Kemły? Nie wiem jak to się wymawia, ale to jest jakby siedziba Lugosa Szalonego. Nie Szarego. Byłem tu z nim pogadać o karcie. No. Byłem tu zagrać w karty z Lugosem Szalonym. I nam wygadał, dlaczego jest nazywany Szalonym. Bardzo prosty sposób przedstawił to. W obecnej sytuacji niech Krach wypije piwo, którego naważył. Skoro jest taki potężny, na pewno dar... Nie będę klękać przed Ankreid, nigdy, rozumiesz? Wolisz się bratać z czarnymi? Prędzej zbratam się z upiorami z samego Myrchogu, niż pozwolę, żeby Krach rządził całym Skellige. A co na to twoi ludzie? Pójdą za tobą, kiedy wszyscy jarlowie nazwą cię zdrajcą? Jesteś na mojej ziemi, druidzie, bacz na słowa! A jak byś to nazwał, jeśli cię zdradzą? Jeśli nie zdradzą? Chcesz być królem z Nilfgaardzkiego nadania? A jak byś to nazwał, jeśli nie zdradzą? A nie zdradzą. Ujadasz, zanim zaczniesz kąsać? Krach przysłał cię po moją głowę? No to spróbuj ją sobie wziąć! Bradzich! O! No, kurwa, no tak, przecież to jest...
Przecież to jest druid. On potrafi nawet więcej rzeczy niż ja. Umarłem. A nie, nie umarłem, mam adrenalinę, nie muszę się nawet tym martwić. 5 sekund mi się to odnowi. No nie w 5 sekund. Sekundę, jeżeli dostanę jakiś damage. Ale ja skółeczkę to wezmę, bo już się wywaliłem z adrenaliny. Uniki z adrenaliny. Oni się nie mieli czasem dogadać? Ceres z tym? Z Lugosem? Chyba mieli, ale coś im nie wyszło. O, może to i lepiej. Ale jego syn może będzie rozsądniejszy. Chociaż pewnie będzie chciał zemsty na starym dokonać. Dobra, duszę dalej, duszę dalej. Znaczy na starym, za starego w sensie dokonać zemsty. A i trzeba pozbierać tu te cenne przedmioty. Tutaj może też coś jest. Syf. Tak zwany jest. Nie chce mi się dalej przeszukiwać. A mi brzuch boli. Dobra, miecze zostawiam, bo one są praktycznie nic nie warte. A gdzie jest myszowór? Ona wyszedł sobie, dobra. Ten miecz w sumie chyba jest sporo warty, bo to jest niebieski miecz, ale już nie ma miejsca. Druid. Dobra, trzeba to posprzedawać jak najszybciej u jakichś tych handlarzy, żebym mógł podnosić dużo rzeczy. No bo noszę cały ten wiedźmiński rynsztunek praktycznie w weku. Ale no, jest jak jest, panowie. Nie chce mi się 15 razy biegać i za każdym razem brać ten ekwipunek cały, potem biec do Hattoriego, zobaczyć, czy mogę wykuć zbroję w kasztelu. Potem z powrotem do Jaskra, odłożyć ekwipunek. Pierdolce idzie dostać. A on się tu bije nadal. A czemu nie mogę śmigła zrobić? A to my nadal idziemy, tak? Musimy się stąd wydostać. O kurwa, ty to pół wyspy zaraz. Wyrżniemy. A przynajmniej patrzmy na pozytywy. Możemy tu pookradać wszystko. Potężna jedna arena. Pochman. Znoszona skóra. Ona mega dużo waży i mega jest gówniana. Co? Przeszła ci ochota? A tutaj co to jest za kopalnia? Chętnie bym się dowiedział, co jest w środku. Chyba koniec bitwy. Mogę tu wejść? Mogę, ale nie mogę. A tu jakiś więzień jest. Ty. Pamiętam, że można było go chyba jakoś uwolnić. A nie. Pamiętam, że my trafiliśmy w pewnym momencie do tego więzienia, ale wydaje mi się, że skoro Lugos nie żyje, to też wydaje mi się, że już nigdy tu nie trafimy, także... Także chyba mogę to powiedzieć. Ale była taka misja związana właśnie z więzieniem i wydaje mi się, że to było tutaj. I z tym gościem trafiliśmy do tego więzienia. Czyli my się chyba chcemy ogólnie teraz wydostać stąd i do wioski i na statek. Jak mi się wydaje. Myszowór. Może ma małe jajka. To nazwa. Kto wie. Ty, no gdzie on biegnie? A może się zabagował i biegnie po prostu przed siebie. No kurde! Zaczekaj! No, w końcu. No, Geralt. Widzę, że żadna zawierucha na Skellige nie może się odbyć bez twojego udziału. Wręcz przeciwnie. Chyba sporo mnie ominęło. To dzięki tobie krew z krwi Kracha zasiada na tronie. Wywołałeś małą wojnę domową. Z dawien dawna koronę Skellige zdobywało się przelewając krew. Od zwykłego uprawiania polityki różni się to tylko z kanon. Jednak masakra podczas uczty w Caer Trolde była czymś innym.
Skutkiem rzezi było kolejne wiedźmińskie zlecenie. Zlecenie przerodziło się w śledztwo. Śledztwo, które w rezultacie dało wyspom Skellige nową królową. No to chyba dobrze. Klan Drummond zaatakuje prędzej niż się spodziewaliśmy. Myślałem, że Krach wysłał cię, żebyś wynegocjował porozumienie z Lugosem. Porozumienie? Tylko Krach wierzył, że w tym momencie to jeszcze było możliwe. Czyli tak naprawdę nie popsułem ci szyków? Nie, tym razem nie. Śmierć Lugosa wiele zmieni. Jego kuzyn, który zostanie nowym jarlem, nie jest dobrym dowódcą. Ta wojna szybko się zacznie i szybko skończy. A ty po co wróciłeś na Skellige? Jak radzi sobie Cerys? Byłaby świetną królową, gdyby udało jej się wyjść z cienia Kracha. Wszyscy poza Lugosem ją poparli. Ale kiedy tylko na horyzoncie pojawiły się okręty cesarza, jarl wziął sprawy w swoje ręce. A Hjalmar? Poprowadził już wbrew woli Kracha 3 nieudane ataki na cesarską flotę i ciągle znajduje ochotników na następne. Tak, to do niego podobne. Wiesz coś o Kamieniu Słonecznym? Podobno według legend znajduje się na Skellige. Najpierw maska Uroborosa, teraz Kamień Słoneczny. Potwory mogą spać spokojnie, skoro stałeś się poszukiwaczem skarbów. Nigdy nie interesowałem się elfami Ensid, ale może Skald Eivind będzie mógł ci pomóc. Kiedyś opowiadał mi o jakiejś niedostępnej jaskini, czy może ruinach. Gdzie go znajdę? Dzisiaj? Pewnie w Arinbjorn. Możesz też zapytać poławiaczy Pereł, Matiasa, Rybie Płuco i Erlinga. Ostatnio nurkują przy cyplu nad zatoką od wschodu. Rybie Płuco? Rybie Płuco? Ciekawe. Tak go nazywają, bo potrafi nurkować całymi godzinami. Nikt nie wie, jak to robi, ale ja mam swoje podejrzenia. Widzę, że za nim nie przepadasz. To nic osobistego. Jego ojca i dziadka też nie znosiły. Dzięki za pomoc. Chyba bardzo osobiste w takim razie. Jeszcze jedno. Przodkowie Matiasa i Erlinga 100 lat temu opróżniliby to miejsce, gdyby nie strzegły go magiczne bariery. Weź ze sobą czarodziejkę. Na pewno jakąś ze sobą przywiozłeś. Tym razem nawet kilka. Niech nas bogowie mają w opiece. Dobra, czyli porozmawiajmy z bardem zwanym Eivindem, albo musimy porozmawiać z poławiaczem Pereł. Ja bym się generalnie cofnął do portu, no nie? Bo stamtąd się szybko podróżujemy. Do któregoś z miejsc naszych docelowych. Wydaje mi się, że porozmawiałbym na początku może z poławiaczem Pereł. Tak coś czuję, że on będzie miał nam gówno do powiedzenia i to będzie strasznie szybkie, więc git akurat. Gituwa. Pogadajmy też tutaj z tym kupcem, bo ja bym posprzedawał mu najchętniej swoje przedmioty, jakie posiadam w Eku. Żeby tylko ukraść mu te 1000 golda, które ma. To mogę kupić. I teraz tak, wariacie. Słuchaj mnie uważnie. Sprzedam ci jedzenie, co ty na to? Ja myślę, że ty się zgodzisz. Tylko takie, które nie ma 80 regeneracji. Tutaj wszystko ma, czekaj, sortowanie według cena przede wszystkim. O, butelka wody, cyk. Lecisz, butelka wody, cyk. No to jest drogie, ale też daje 80 regena. Butla wody, miód, 50. Dobra, 80. No i wszystkie te alkohole trzeba posprzedawać. One się chyba nie przydają do... z tego co pamiętam, do wytwarzania eliksirów, bo tam jest potrzebny czysty alkohol, także... Musiałem wszystkie piwka posprzedawać, które ukradłem. To co to jest? Słoik miodu. Jedzenie regeneruje żywotność. Ciekawe, nie jest napisane ile. Może to ma jakieś pojebanego regena. Jedyny taki OP przedmiot. Musieli dać jakiś super legendarny przedmiot, który odnawia ci mega dużo żarcia. Kurwa, no się naklikam i naklikam. Nie mogę... Możemy trochę szybciej to zrobić. To też jest... A, to jest wyborny miód. Dobra, zostawimy.
To zostawimy, to możemy sprzedać, to... To 80, 80, 80. Mogłem wam tu zatrzymać to nagrywanie w sumie. Dobra, ja sobie tu posprzedaję te żarcie, bo to nudne klikanie jest. Dobra, posprzedawane wszystko, idziemy udać się tutaj do znacznika szybkiej podróży i pakujemy się na tą wyspę, którą wyczyściliśmy ze mgieł. I do latarni Elderberg. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem. Szkoda, że tutaj też przez całą tą latarnię nie ma jakby... Właśnie, tu ciągle są potwory, wkurwia mnie to. Ja bym sobie tak je ominął, że tak powiem. Dzida przed siebie. Proste do misji bym poszedł bezpośrednio. Ale skład cały na minimapie. Dobra, jedno została. Ucieczka, ucieczka, Genwart. Kurde, wy mocno słyszycie zawsze klawiaturę, jak klikam. Wkurza mnie to, ale nie wiem, co mam z tym zrobić. Bo mam, znaczy, teoretycznie wiem, mogę jakby... Mogę przechwytywanie zwiększyć, zmniejszyć jakby próg przechwytywania. No ale to... Zwiększyć chyba. I, ale to niestety sprawi, iż... kiedy będę mówił, to czasem będzie mnie urywać niektóre zdania. I to przeszkadza w odcinkach. Z drugiej strony mogę również zmienić tutaj filtr filtrowania szumów, ale wtedy jakoś jest jak 98, jakbym na mikrofonie za 3 zł rozmawiał do was, ale jest chujoza, co zrobiłem. Dobra. Mogło być gorzej, mogło być gorzej. Dobra. A czemu surowe mięso mam w eku? To pewnie łódka. Nie, nie, to trzeba natychmiastowo zmienić na jakąś rybę. Powietrze teren. Czyli poławiacze perem pewnie na dole, tak? Poławiałem perły. A nie mogę nurkować. Ta, nie mogę nurkować. Nie obejdzie się bez nurkowania. Nie bez powodu nazywają go rybie płuco. Ta, nie obędzie się, obędzie się, bo nie mogę nurkować. Przycisk mi nie działa. Halo? No nie mogę. Klikam C, nie mogę. Ciekawe. Ty, no nie mogę. Halo? Nie mogę kliknąć C. Musimy zanurkować, żeby poławiacza, pereł znaleźć, wariacie. Nurkuj, cy. O, teraz mogę. To było coś zbugowane. No gdzieś tu było coś na czerwono mi się podświetlało. My też sobie całkiem nieźle radzimy w ogóle z zatrzymywaniem powietrza w płucach. Co to jest? Raczej nie jest to poławiacz pereł. A, o, on pewnie do tej jaskini wpłynął. Nowe wejście, znacznik. Nowy znacznik wejście, znaczy się. Chyba jest to dobre miejsce. Tak mi się wydaje? Nie, chyba jestem w odpowiednim miejscu. Połowiec pereł jest tu. Patrz, Erling, mówiłem ci, że to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Tego to nawet nie trzeba było tu targać. Głupi? Nie widzisz, że to wiedźmin? A czego wiedźmin tu chce? Perły się skończyły? Perły się skończyły? Nie twój interes. Bierzemy, co może daje. Widzę, że daje niechętnie. Prawda, przydałby się lepszy nóż. Wystarczy parę godzin i już mają paluchy napuchnięte. Sporo ryzykujecie. Bo co? Grozisz nam, czy jak? Mną się możecie nie przejmować, ale słyszałem podwodne nawoływania potworów. Musiały wyczuć krew. Ja nic nie słyszę. Zwykli ludzie ich nie słyszą, dopóki nie jest za późno. Zbieramy się stąd lepiej, Matthias. A przynajmniej oddacie ciała ich rodzinom, kiedy już z nimi skończycie? Prawdę mówią, że mutanty wyższych uczuć nie mają. Spójrz na nich. Myślisz, że ukochane żony i matki chciałyby ich oglądać w takim stanie? Pogrzebie ich może. I po krzyku. Podobno wiecie coś o elfich ruinach na Skellige. A kto tak mówi? Myszowór.
Nie powiesz mu, co tu dzisiaj widziałeś, prawda? To zależy. Pytałeś o elfie ruiny. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Druid mówił o jakiejś jaskini, do której nie udało wam się dostać. Gdzie to jest? Na wschód od Ker Trolde. Wpływa się tam od strony morza. Nic więcej nie wiemy. Jeśli to już wszystko, wracajmy lepiej na powierzchnię. Tak właśnie bym zrobił na waszym miejscu. Tak, ja wiem, gdzie w ogóle się znajduje ta jaskinia, do której mam się udać. Ale chętnie bym też pokradł, co tu jest. Mam nadzieję, że są jakieś fajne rzeczy. W ogóle tu... O, jest też potwory są. Widzę timingowo idealnie akurat uciekli. Dobra, śmigło. Miał ze śmigłem to jest jakaś gra dla dzieci, nie? Ten Wiedźmin, bo. Jakbyś się jeszcze nie zbugował, to by w ogóle fajnie też było. O. Jeszcze któryś? No dobra. To co, nie wiem, czy tu jest coś więcej do zrobienia. Możemy porozmawiać z Yennefer, czy my chcemy, że jest 56 minut odcinka. To kurde, dużo odcinka już jest. Ale chyba jeszcze udamy się do Yen, co? Mam wrażenie, że to nie będzie długa podróż, więc możemy sobie na to tutaj pozwolić. Nie ma tu nic ukrytego? Zobaczmy za te skały jeszcze. No nie ma. Tak pomyślałem o schematach wiedźmińskich, a potem mi się przypomniało, że mam już wszystkie leku. Absolutnie co do jednego schematu wyczyściłem. Mapkę. Wystarczy je porobić, tylko nie mam siana. Bym musiał pokupować mega dużo dwimerytowych tych rud. Tak jak mówiłem już wcześniej. I narzekam od 4 odcinków. No ale prawda to. Użyjmy sobie tego białego miodu, bo to się nie da tak grać. Gdzie tu jest biały miodzik? Dobra, i jest tu jakiś znacznik szybkiej podróży? Jest, tylko my musielibyśmy się cofnąć do tej wieży chyba. Ale statek Yennefer jest w miarę blisko. Potem z powrotem, więc... raczej jeszcze... O, bandyta! Dobra, kiedy indziej się z wami rozprawię. Gazu, gazu. Nie ma czasu, Gerwart. Dobra. Bierzemy płotkę do latarni, z latarni do Yennefer. I chyba sobie dokończymy cały ten wątek z słonecznym kamieniem. I po prostu w następnym odcinku będziemy tutaj przeprowadzać jakieś negocjacje z Emhyrem, czy co my tam chcemy robić. Nie wiem w sumie co chcemy robić. Ta, no, nie, no list mu chcemy dostarczyć. No ale list z negocjacjami. Bardziej takim przypomnieniem o tym, jaka była umowa, jakie wcześniej już zostały podjęte negocjacje. Wydaje mi się, że będzie to na próżno. Zważywszy, że jest to tak zwany cesarz. Pewnie ma to głęboko w piździe. Będzie pewnie kradnięta. Ringilla. Bo chyba ją mamy ukraść. Ze statku. Odzyskać oczywiście. Ty, wow, shit, man. Poczekaj, spokój powiedziałem. Kurwa, on zaraz zginę. Teraz tam wkurwiliście, nie? Gleba. Elegancko. Jakiś taki dzisiaj mało rozmówny jestem. Wczoraj jakoś zajebiście cały czas gadałem i nie mogłem przestać, a dzisiaj z kolei jestem jakiś taki mega przymulony. Ale jest jak jest. Oto jednocześnie ludzie, którzy nie lubią agresywnych odcinków i agresywnego humoru,
Dzisiaj mogę mu odsapnąć. A ludzie, którzy lubią agresywny humor i taką dużą ilość energii, no niestety dzisiaj muszą przetrwać ten odcinek. A może dlatego, że się nie wyspałem, abym sobie pospał jeszcze. Chociaż nie pospałbym jednak. W sumie nie pospałbym, ale ciężko było wstać. Wybieracie się gdzieś? Ciri mówi, że jest na Skellige miejsce, któremu powinniśmy się przyjrzeć. Najwyraźniej Avalach coś przed nami ukrywa. Kiedy byliśmy razem na wyspach, Avalach wspominał coś o jakimś laboratorium. Miał się tam teleportować na chwilę, żeby coś zabrać i nie chciał mnie wziąć ze sobą. Dziwnie się wtedy zachowywała. To chyba dosyć podejrzane, nie uważasz? Masz rację. No i co, chcecie po prostu się tam zakraść i pomieszkować? Tak. Pójdziesz z nami? Pewnie. No, dobrze. Gdzie to jest? Na małej wyspie między Undvik a Spikerok. No to nam raczej nie po drodze. Właśnie się dowiedziałem, że kamienia słonecznego powinniśmy szukać w grocie na Artskellig od strony morza. Będę tam potrzebował magicznego wsparcia. Idźcie do tego laboratorium, a ja rozejrzę się na Artskellig. Dołączysz do mnie później. Doprawdy? Filipa, przecież przed chwilą mówiłaś, że nie przyzwyczaiłaś się jeszcze do magicznej symulacji wzroku. Tak mówiłam? Już zapomniałam, jaka jest irytująca. Chodź, Ciri. Poczekamy na ciebie na miejscu. Dobra, resztę sobie dokończymy, widzowie, w następnym odcinku. Możecie zostawić lajka i wpaść na mój drugi kanał. Do zobaczenia. Cześć, do jutra.